Warsaw Masters Team Run Forest Podcast i Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Witamy, dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Dawno się nie widzieliśmy. Stęskniłeś się za nami? Bardzo, dawno, znaczy wiesz, ja do was widziałem wcześniej, to wy mnie nie widzieliście. Oglądasz nas? Oglądasz Oglądam, trochę? Podglądam czasami, słucham i trochę się stęskniłem za podcasterką, że tak powiem, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Czyli nasze zaproszenie cię ucieszyło. Bardzo. Słuchaj, o historii pływania zawsze. Tonami mogę opowiadać. Ja już wprowadziłem naszych widzów w temat, to znaczy dlaczego, z jakiego powodu dzisiaj się spotkaliśmy, z powodu 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. No, z nikim innym nie moglibyśmy rozmawiać o historii pływania. Tylko z tobą możemy o tym porozmawiać, dlatego że ty opowiadasz o historii w sposób wyjątkowy. Wszyscy mogliśmy się przekonać o tym, słuchając podcastów w Run Forest Podcast, właśnie z twoim udziałem. Mam nadzieję, że do tych podcastów wrócimy, a tymczasem chcielibyśmy porozmawiać, albo inaczej, chcielibyśmy wysłuchać, co masz do powiedzenia. To znaczy, gdybyś mógł opowiedzieć nam o tych wyjątkowych sportowcach pochodzenia żydowskiego, którzy z powodu działań wojennych, nazistów, no niestety ucierpieli, tak? Najczęściej stracili życie, bo wszyscy wiemy, jakie losy spotkały Żydów w czasie okupacji, w czasie wojny, również w Warszawie. W Warszawie na Muranowie, na którym ja się wychowałem, czyli tak naprawdę wychowałem się na terenach getta warszawskiego, właśnie w którym wybuchło powstanie. Myślę, że również dlatego w jakiś sposób ten problem mnie też dotyczy albo jest mi bliższy. Piotrze, ale to ty jesteś bohaterem, a ja znowu zagaduję, także bardzo cię prosimy o to, żebyś nam przybliżył tych właśnie żydowskich wyjątkowych sportowców. Powiedziałeś o Muranowie i teraz właśnie mi się przypomina, jest 26 kwietnia i dokładnie 77 lat temu, jak sobie pomyślimy, co się działo 26, to wtedy zaczęła się tak zwana druga bitwa muranowska. Czyli walki na placu Muranowskim, nieistniejącym już teraz. Teraz to jest zbieg ulicy Andersa i Stawki, mniej więcej tam w okolicach na wysokości hotelu Ibis. Kto z Warszawy, ten wie. Pewno większość warszawiaków czy mieszkających w Warszawie nas słucha. No i te walki jeszcze sobie potrwają do 16 mniej więcej maja. Ja jak się przygotowywałem teraz do tej krótkiej opowieści, Andrzej mi dał 15 minut, więc proszę mnie stopować jakby co. Przypomniał mi się bohater słynnej książki, pewno większość z was ją zna, czyli Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. To jest negatywny bohater, bo to jest Jürgen Strop, oficer SS, który był odpowiedzialny za zdławienie powstania w getcie warszawskim. I są jego zapiski mniej więcej z tych dni. Pisze tam coś takiego. Bojownicy żydowscy, oczywiście on nie mówi tak pięknie, nazywa ich buntownikami jeszcze gorzej, tak silnie walczą, tak zajadle, rzucają tak granatami, że to muszą być jacyś wyspecjalizowani, wytrenowani sportowcy żydowscy, na pewno. Pada rzeczywiście takie sformułowanie, po prostu sportowcy. Tych sportowców w getcie warszawskim, to przynajmniej tych, których ja tam znam, nie było może aż tak dużo. Ja przynajmniej znam dwóch, którzy są związani z pływaniem. Pierwszy to jest Henryk Eisenbett. Osoba bardzo nobliwa już przed wojną, ponieważ no, oprócz tego, że był pływakiem najpierw klubu Korona, potem tuż po I wojnie światowej warszawskiej Polonii, gdzie zakładał sekcję pływacką i prowadził sekcję pływacką. Był również skoczkiem, znaczy uprawiał skoki do wody i był hokeistą. To były takie czasy, kiedy się uprawiało wiele sportów naraz.
i przez lata także zasiadał we władzach Polskiego Związku Pływackiego. Od 25 roku wiemy, że był skarbnikiem Polskiego Związku Pływackiego. To jest osoba, która nie wiadomo kiedy dokładnie, ale wiadomo, że zginęła w getcie warszawskim właśnie w czasie powstania w getcie. Druga osoba, która jest trochę bardziej znana w sensie jej występów i wyników przed wojną, to jest Ilja Lejzor-Schreibmann. No, ja bym go zaliczył do czterech, powiedzmy, najlepszych pływaków lat 30. polskich, razem z Kazimierzem Bocheńskim, Joachimem Karliczkiem i Helmutem Baryszem. Ci dwaj ostatni to Ślązacy. Kazimierz Bocheński urodził się pod Warszawą. Ilja Schreibmann urodził się w samej Warszawie w 1905 roku i właściwie mniej więcej od przełomu lat 20. i 30. był jednym z czołowych pływaków polskich. Jego chyba, no oczywiście wygrywał w Mistrzostwach Polski, był jego głównym stylem był styl dowolny. Jego taką największym osiągnięciem na arenie międzynarodowej, chociaż trudno to nazwać osiągnięciem, no ale dostanie się na olimpiadę już w tym czasie, kiedy polskie pływactwo, jak wtedy mówiono, dopiero raczkowało i to naprawdę nie były mocne wyniki. Zrobię takie interludium. W 1928 roku, kiedy Władysław Kuncewicz, nasz reprezentant, brał udział w olimpiadzie w Amsterdamie, był jednym z dwojga pływaków razem z Rozalią Kaiserówną, no to jego wynik na setkę podówczas to było minuta 10, no jakimś hakiem, więc można się trochę poczuć jak... Był mistrzem Polski, to był rekord polski podówczas. To były też czasy, kiedy Johnny Weissmuller już zszedł poniżej minuty jakiś czas temu i to właściwie pływanie poniżej minuty w ogóle coś się liczyło wtedy. Więc tyle podsumowania. Ilja Schreibmann pływał trochę szybciej od Kuncewicza, ale nie za szybko. Wystąpił na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku, to już były nazistowskie Niemcy. Wystąpił pomimo tego, że wtedy on już nie pływał w swoim macierzystym klubie. To macierzystym klubem było Maccabi Warszawa, największy klub sportowy żydowski przedwojenny. Pływał wówczas w Legii, ponieważ kluby żydowskie zbojkotowały olimpiadę w 1936. Popłynął w sztafecie, 4x200, słynna sztafeta, która niestety została zdyskwalifikowana, no ale na 18 drużyn to zajęłaby miejsce i tak 14. No, ale jakoś sobie tam poradzili. Z czasami Schreibmann nie był najgorszy wśród tej czwórki. Wrócił w Polsce, bił rekordy Polski, występował na Mistrzostwach Polski. Co ciekawe, mniej więcej pod koniec lat 30., tuż przed wojną, miał bardzo ciekawą propozycję. Miał zostać polskim Tarzanem. Juliusz Garden, polski filmowiec, który był między innymi reżyserem przedwojennej ekranizacji słynnej powieści Trendowata, bardzo popularnego filmu z przepiękną Barszczewską. Miał nakręcić film o Tarzanie, polską produkcję i tym polskim Tarzanem miał właśnie zostać Ilja Schreibmann. Zdjęcia zaplanowano na rok 40, oczywiście to się nie udało. Schreibmann trafił do getta w Warszawie, no i prawdopodobnie tam zginął. Ja się doszukałem trzech wersji wydarzeń, jeżeli chodzi o jego śmierć. Na polskiej Wikipedii widnieje informacja, że zginął w obozie na Majdanku. To mi się wydaje dosyć wątpliwe. W dwóch innych źródłach znalazłem, że zginął właśnie w warszawskim getcie. Jedno źródło podaje styczeń, czyli to jest jeszcze przed kwietniem, przed wybuchem powstania. Paweł Chmielewski, który jakiś czas temu zrobił komiks o Schreibmannie pod tytułem Obywatel Schreibmann i przeczesywał różne archiwa, twierdzi, że zginął w czasie powstania w getcie warszawskim. Czy tak było? Nie wiem, być może jakiś historyk się dokopie do materiałów, które to potwierdzą. W każdym razie zginął jako żołnierz, ponieważ służył oczywiście w tajnym, nielegalnym żydowskim związku wojskowym. Myślę, że ta rocznica, kolejna rocznica
wybuchu powstania w getcie warszawskim jest takim dobrym czasem, żeby sobie w ogóle pomyśleć o tym, jak bogaty też przed wojną było życie sportowe żydowskie tutaj w Polsce. Ja powiedziałem, że Schreibman był członkiem najpierw żydowskiego klubu sportowego Maccabi. To nie było tak, że to życie się sprowadzało do jednego klubu. Tych klubów żydowskich w Warszawie było bardzo dużo. W ogóle klubów sportowych było mnóstwo różnych stowarzyszeń. Wylicza się, że mogło być ich nawet 100, czy ponad 100. Do takich największych oczywiście należał żydowski klub sportowy Maccabi, o którym powiedziałem. Był też konkurencyjny klub sportowy Gwiazda Warszawa, czy Stern Warszawa. One się różniły nie tylko, ze sobą rywalizowały nie tylko na poziomie sportowym, ale także politycznym. No, były dosyć podzielone, tak jak zresztą w ogóle kluby sportowe. Miały różne sympatie polityczne. Klub Maccabi był klubem syjonistycznym, czyli takich Żydów, którzy chcieli założenia państwa Izrael w Palestynie. Można powiedzieć, że była taka żydowska myśl narodowa. Jeżeli chodzi o Gwiazdę Warszawa, to był to klub robotniczy, lewicowy, lewicujący, nawet można powiedzieć trochę komunizujący, z wieloma wybitnymi sportowcami. Akurat tam pływaków nie było. W Maccabi było trochę więcej, była cała wielka sekcja pływacka. Maccabi miało swoją przystań przy porcie praskim. Tam taki drewniany budyneczek, basen z widownią na 500 osób mniej więcej, czyli całkiem nieźle. Tam trenowano. Więcej pływaków raczej znanych tam nie było. Może tylko przypomnę, że w 1928 roku było takie wydarzenie dosyć znane i głośne, bo było wydarzeniem tyleż sportowym, co powiedzmy, nazwijmy to trochę propagandowym. Mianowicie klub żydowski Maccabi postanowił zrobić pokaz skoków do wody z mostu Kierbedzia, już nieistniejący most, który jest mniej więcej tam na tej wysokości, co most Śląsko-Dąbrowski obecnie. Z wysokości 14 metrów skakało 6 zawodników żydowskiego klubu sportowego Maccabi, w tym 2 kobiety. Z obu brzegów te popisy oglądało, tam się liczy, że kilka tysięcy warszawiaków. Udało się, oczywiście te skoki się udały, wszystko się udało, wszyscy byli oklaskiwani. Żydowskie gazety pisały o tym, że jest to w końcu pokazanie, że jakby udowodnienie polskiej, mówię w cudzysłowie polskiej, bo oczywiście polscy Żydzi byli Polakami, polskimi obywatelami, polskiej publiczności, która była jakoś tak bardziej wrogo nastawiona do Żydów, pokazanie, że nieprawdziwy jest stereotyp Żyda, który jest właśnie gdzieś tam, siedzi tylko w książkach, jest jakiś taki, boi się wody, strachliwy jest, niesprawny i tak dalej, i tak dalej. Właściwie cała historia przedwojennego sportu żydowskiego to trochę udowadnianie wszystkim, całemu światu, przełamywanie tego stereotypu, który był dosyć powszechny. Zresztą ruchy syjonistyczne bardzo wspierały tego typu sportowe przedsięwzięcia, właśnie pokazywanie tężyzny też fizycznej Żydów, pokazywanie, że oni się po prostu nie różnią od innych zawodników. No i ten pokaz na moście Kierbedzia w 1928 roku też miał to na celu. No i tyle, no mniej więcej to, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o tę rocznicę. Myślę, że warto pamiętać o tych przedwojennych żydowskich klubach, które niestety w większości wichura historii zdmuchnęła, których nie ma, które były liczne, które wywoływały emocje, tak jak emocje na przykład w Krakowie wywoływały dwa żydowskie kluby, które ze sobą się mocno ścierały. Jutrzenka Kraków wspierana przez lewicowy bunt, partię lewicową, bunt, i Maccabi Kraków wspierana raczej przez te ruchy syjonistyczne. Mecze, akurat piłkarskie, nie waterpolowe, albo mecze, jak to kiedyś mówiono, pływackie, nazywano wtedy Świętą Wojną w Krakowie. I to się ponoć przeniosło, ja tego nie wiem, ale ponoć się przeniosło na Krakowie i Wisłę jeszcze przed wojną, tak też zaczęto mówić o tych dwóch, o derby Krakowa
wykonaniu tych dwóch drużyn. Przerwę ci, przepraszam, podobno były takie animozje między tymi klubami, że podczas okupacji kibice normalnie na ulicach po meczu, który zresztą był nielegalnie rozgrywany, pobili się. I władze niemieckie, które ówcześnie okupowały Kraków, nie reagowały. Powiedziały, skoro Polacy się biją sami między sobą, to niech się tłuką, tak? Ale to było opisane i w dokumentach historycznych, które o tym mówią. To pokazuje, to wydarzenie pokazuje, jak mocną namiętnością jest namiętność do sportu, bo pamiętajmy, że Polska była tym krajem, w którym za udział w rozgrywkach sportowych, znaczy one były zakazane pod groźbą kary śmierci, więc, ale się odbywały, odbywały się też oczywiście w Warszawie, grali Żydzi, grali Polacy, jeżeli mogli. W innych krajach było trochę lepiej. Myśmy kiedyś z Andrzejem zrobili taki podcast, znaczy kiedyś, w zeszłym roku. To było chyba rok temu, bo to była też rocznica, tak. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zrobiliśmy podcast o takim słynnym pływaku francuskim Alfredzie Nakaszu. On w strefie nieokupowanej, czyli na południu Francji, w Toulouse, jeszcze w 1941 roku mógł bić rekord świata. Rzeczywiście ten rekord wówczas pobił na 200 metrów stylem klasycznym. Pomimo, że był Żydem, pomimo, że wtedy występował. No w Polsce nie było to możliwe. O, właśnie. Widzicie Państwo teraz zapowiedź zeszłoroczną. Ale to wciąż jest w internecie, więc można tę historię opowiadać. To zresztą też jest historia bardzo, bardzo przejmująca, jak wszystkie opowieści o losie Żydów w czasie II wojny światowej. Alfred Nakasz razem ze swoją żoną i dzieckiem w końcu w 1944 roku w styczniu trafił poprzez Drancy, taki obóz przejściowy we Francji pod Paryżem, trafił do Auschwitz i to Auschwitz przeżył. Ale może nie zdradzajmy za wiele, bo tego wszystkiego możecie Państwo posłuchać w podcaście, w Run Forest Podcast. Uważam, że jeden z lepszych podcastów, nie tylko historycznych, ale które wywołują niesamowite emocje podczas słuchania tej niesamowitej historii związanej z pływakiem. Pływakiem, ja tylko dodam, który rekordzistą świata, który na 200 metrów stylem klasycznym, płynąc motylem, jako pierwszy przepłynął cały dystans stylem motylkowym, bo do czasów Nakasza byli śmiałkowie, którzy próbowali, ale nie dawali rady całych 200 metrów, tylko przeplatali sobie styl klasyczny ze stylem motylkowym, a Nakasz był pierwszym pływakiem, pierwszym żabkarzem, który pokonał dystans 200 metrów stylem klasycznym właśnie sposobem takim jak motylek, stylem motylkowym. Piotrze, pięknie ci dziękujemy za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że nie ostatnią, będziesz częstszym gościem naszych programów, bo o historii opowiadasz pięknie i ta wiedza jest niesamowita. Myślę, że to również dla młodych zawodników czy młodych trenerów też bardzo istotna, bo jeżeli poznamy historię, zobaczymy, jak kiedyś uprawiano sport, jakie osiągano rezultaty, łatwiej nam będzie zrozumieć również i dzisiejszych sportowców. Trochę mieliśmy namiastkę tego niedawno braku możliwości uprawiania sportu, tak jak sportowcy podczas okupacji, no bo też jeździły te policyjne samochody, które mówiły zostań w domu, prawda, nie wychodź. Chociaż wiesz, Andrzej, mi się bardziej to kojarzy, ta sytuacja, która teraz jest, z początkami polskiego pływania, słuchaj, bo jak się patrzy na prasę sportową w dwudziestoleciu międzywojennym, i tak się czyta na przykład taki mój ulubiony, najpierw miesięcznik, a potem dwutygodnik Sport Wodny, poświęcony wioślarstwu przede wszystkim, ale też tam jest o pływaniu bardzo dużo i tam jeden ze współtwórców Polskiego Związku Pływackiego, Tadeusz Semadeni, często się wypowiadał, cały czas narzekał, że nie ma basenów. Tam na początku chyba był jakiś jeden basen kryty w ogóle z zaboru, tam gdzieś w Katowicach chyba był. Jeden basen kryty w całej Polsce, a w ogóle basenów takich wybetonowanych i bardziej nowoczesnych to tam na palcach jednej ręki. Więc ja się trochę czuję jak na początkach naszego pływactwa, czekam na open water, nie jestem jak Leszek Naziemiec, więc tam na razie się nie moczę nigdzie.
Czekamy na cieplejszą wodę. Tak. Czekam na cieplejszą wodę, chociaż wolałbym, żeby może nie było aż tak gorąco, albo jak, niech będzie gorąco, niech trochę pada. O tak. Piotrze, pięknie ci dziękujemy i do następnego razu. Zdrowia przede wszystkim życzymy i szybkiego powrotu na pływalnię. Wam również. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dzięki, cześć. Znaliście tę historię, panowie? No oczywiście, że nie. Nie? No oczywiście, że nie. Można... Dlatego ja też nie znam tych historii, dlatego bardzo lubię słuchać Piotrka. Mam wielką przyjemność z poznawania tej historii, no, pływackiej historii, która, jeżeli się pasjonujemy pływaniem, też powinna być nam bliska. Polar Grid X. Outdoor Multisport Watch. Brought to you by Polar. Warsaw Masters Team. Run Forest Podcast i Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.